Hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Tu jest Pytajeron i zapraszam was na kolejny odcinek z drugiej części Far Cry'a. Mamy do wyboru, możemy zrobić misję na dwa sposoby oczywiście. W dzienniku to mamy. W pauzie wręcz. Mamy zniszczyć wyposażenie oddziałów specjalnych, bądź zmusić informatora z Billy do poddania fałszywych współrzędnych. Więc no, czasem właśnie te zadania mają działać na takiej zasadzie, że ten funfel nasz, akurat ten tu, co jest, byliśmy u niego w poprzednim odcinku końcu, on nam gdzieś tam podpowie jakieś tam lepsze może rozwiązanie naszego wyjścia z sytuacji, naszego zadania. Więc czemu nie? Zróbmy to tak, jak on chce. No niestety czekają nas dwa posterunki. Wydaje mi się, że to są posterunki, które one się odnawiają. Te, co mówiłam wam, nie wiem, w poprzednim odcinku. Może wspomniałam o tym, bądź jeszcze wcześniej. Nie wiem, czy w pierwszym odcinku powiedziałam. Nie wiem, gdzie zawsze są pojazdy. W ogóle to jest Fortune Edition, ta Far Cry z GOGa. I doczytałam się w końcu, co ona tam dodaje. Ona mniej więcej dodaje trzy nowe bronie, czyli trzy te bronie, które miałam właśnie tam w tym, no jak to się mówi, w tym magazynie koło tego, koło sprzedawcy broni, koło Majka tam miałam, aha, w tamtą stronę powinna. I to była właśnie ten kusza. W ogóle ona jest pod trójką. Kusza, shotgun z tłumikiem i jeszcze jakiś shotgun innego rodzaju. Nigdy nie miałam kuszy, nie używałam tutaj. Więc sprawdzimy sobie. No i dwa pojazdy i jakieś tam mapki do multiplayera. Multiplayer nie wiem, czy w ogóle kurde działa. No, w tamtą stronę, tak mi się wydaje, że to są te właśnie, no... Te odnawialne ich przyczółki, te punkty, gdzie oni tam będą ten. Wybijemy ich, ta kłódka tam się odwiesi, znaczy otworzy, zniknie. I wyczyścimy ich, ale oni i tak co jakiś czas oni tam będą się odnawiać. Więc to było takie. Wkurzające to było, no bo musieliście za każdym razem tam tych pokonywać w takim punkcie, jak chcieliście, nie wiem, przejechać z punktu A do B. A tak to okej, no. Nie ma chyba jakoś bardzo, bardzo źle, no. Każdego to wkurzało, mnie też. No więc... No, nagram sobie dzisiaj, tak miałam, ostatnio mówiłam wam wczoraj. Że tak, nagram sobie dwa odcinki. Nie, nagrałam jeden odcinek i poczułam się ogromnie zmęczona, jak nie powiem co. Straszne to było. Nie wiem czemu. Co my mamy? Jak się tą lunetę otwierało? A R się zmienia mapę, ale był jeszcze ten taki, wiecie... binokel? Nie binokel. Sterowanie poproszę. Można było sobie zaznaczyć ten różne. Rzut granatem na Q jest. O Jezu, to bym sobie ostatnio wysadziła się. Poruszanie się. Nie, to bardziej powinno być w akcji. Reakcja na E może? Pojazdy, no. Broń specjalna, obejrzę mapę. Chyba zmień mapę. Sprawdzę na E, może pojawi się coś. Nie ma. Jakie to kurde? Nie... O mamo, no to ty jesteś zajebista. Już wszyscy wiedzą o twoim istnieniu obecnie. Wszystkie drzewa już śpią, znaczy nie śpią. No dobra, no rzuciłam. Chciałam tą... Użyć tamten. Ten binokiel. Pinokiel. What the fuck? Wiecie, co mam na myśli. To, co używałam w pierwszym odcinku, żeby popatrzeć, co tam na danym obszarze jest. Aha, poszłeś do wieżyczki, debilu. No to macie granatę.
I tu ich trochę jest. O, kuźwa. Taktyczny odwrót. No, no nie wiem, muszę sobie popatrzeć na internecie za 100 lat ten. Nie dzisiaj. Twarde skurczybyki są niestety. Już tak powiedzmy, że mniej więcej przyzwyczajam się do tego, że nie ma celownika. Chciało go to? Raczej nie. Aha, aha. Tak zabijam się. Myślałam, że kulę sobie wyciągnie. Masakrycznie oni są. Dlatego chciałam sobie ten, użyć tego śmiesznego, tego, tej patrzałki jednej. Żeby sprawdzić, co oni tam mają w tym obozie. No ale, no nic. No oni mogą gdzieś tam od boku, więc pilnujcie się, oni mogą sobie zajść. Więc piątka i nie wiem co, to miało być środkowy. Środkowy nie działa. T, Y, R. A R się zmienia, przestawia się. Kurde, co to za przycisk był? V, B, N. Szukaj teraz. A Jezu, naprawę mam, mamo, no to świetnie. Tak, tu nic nie ma. No to... Dobra, teraz będę pamiętać mniej więcej, że na prawym przycisku jest ta. Daleko szukała, blisko miała. Opowiedzieć. No i powinno się ten, nie wiem, czy coś trzeba poklikać, żeby ten... żeby ten, te trzy po prostu już się odblokowało to. Zaraz zerknijmy oczywiście na mapę. Wiecie, tak z ciekawości. Co tu będzie? Nie no, amunicję ten. Wodę nie potrzebuję. Tu mam apteczkę. 2 na 57 posterunków. Mapcie bym chciała. I powiedzmy, zmienił się wygląd. Tu jest jakiś krzyżyk, ale nie wiem, nie pamiętam. Nie, nie, tego raczej nie naprawili, tego, że się te im nie będą odnawiać. Wow, mam pojazd. Ciekawe, jakie pojazdy dodali w takim razie ten. Bo ja nie mam zielonego pojęcia, co tam dodali fajnego. Nie widziałam tych nowych pojazdów jeszcze. Ja mniej więcej pamiętam, więc będę wiedzieć, co i jak. Dobra, czy ja... Tak, raczej jadę w dobrą stronę, tylko wydaje mi się, że tu będzie jakiś ten... No właśnie, kolejny ten... Ej, nie, 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 kurde mać! Nie, przeciwników nie możecie zaznaczyć. Jak ta kusza działa? Jestem bardzo ciekawa. Ja wiem, że ona bardziej do cichych ataków. Nie, nie będę używać kuszy na debili. No, trochę sobie na klaty przyjmują, a nawet na twarz. To jest stary pojazd, to nie jest nowy, ale to, nie, to nie jest jeszcze ten, co mówiłam wam o jeepowym samochodzie. Czy tym można jeździć? Tego nie pamiętam, żeby ten można było. Wydaje mi się, że to jest jeden z tych nowych pojazdów, ale mogę być w błędzie. Mogę być w błędzie. Aha, czyli tu są ten, amunicja tu jest. I powinno na mapie być pokazane jako ten... No właśnie, jako... O, tam macie ten. A tu będziecie mieć amunicję po drodze, po prawo, po lewo macie ten. Safe house i możecie odblokować sobie. Dobra, ale idziemy do przodu. Jedziemy?
Podjedziemy sobie. Czemu by i nie? No więc nie przypomina mi się, żebym takim dużym można było jeździć takim dużym można. No, pojazdem takim dużym można było jeździć. Nie, tak jak mówię, nie przypomina mi się to ani trochę. O Boże, teraz wszystkich mam wyciachać, bo tak. Za żywota. O, tu jest mój Jeep. O Jezu, chciał mnie przejechać. Ale żeś daleko zajechał. O, tu jestem, to auto, które jeździ... Lubiłam jeździć. Jeep. No, tym. Ja miałam was przekonać, a nie wybić wszystkich po drodze. Jezu, myślałam, że jakiś ten... A gdzie ktoś cwaniakuje? Poważnie, czy ty masz jakąś snajperkę, kamperkę i dostanę po twarzy i będzie mnie boleć przez do końca... O, tu jest to auto. To moje ulubione, zajebiste auto, w którym lubiłam jeździć bardzo. To już będzie wygoda. Moje. Jak je obrócę. Nie wiem, po co ja jadę. O Jezu, dzień dobry. O Jezu, dzień dobry. Dostałeś. Tu gdzieś się ktoś wmieszał w coś. Ktoś, kogoś, o którejś. No, tam biega. Tam coś jeszcze... Tym też. Chyba tego nie było, nie przypominam się, więc okej, no by się liczyło dwa pojazdy. Halo, ja miałam tu z kimś porozmawiać, a nie wszystkich wybijać do końca. Jezu, udziela mi się do końca życia tego pańskiego, amen. Free Simulator. Się udziela po prostu. Dostaję w głowę, ale... Aha, ktoś mnie chce dojechać shotgunem. I się... No i dobrze ci, tak? Dobrze ci, tak? Debylu. Tam jeszcze w ogóle ktoś biega. Normalny człowiek już klęknąłby. Ciąg dalszy Priest Simulatora. Normalny człowiek by klęknął. Nie no, chyba więcej już nie przyjmie na klatę. Macie jakąś wodę? Po co apteczkę będę używać jak ten? Woda jest i uleczę się szybko, więc po co, na co, komu, do kogo? Do księga... księdza proboszcza. A ty kty? A ty jak? A ty po co? A ty co, w basenie się chowią? O Jezus Maria. A Kinder niespodzianki, żeście... O Boże, drogi. Chyba trafiłam na tam. Skład amunicji tam był. Bo sobie wybuchnęło. Tak się zdarza, jak traficie właśnie też. I fajnie. Jestem, chodźcie! Ja was nie widzę, ale was słyszałam. Halo, jeszcze ktoś? Kogoś słyszałam, wy też słyszeliście. Tam. Ile kuźwa na klaty przyjmuje. Ale ty na pewno nie jesteś sam. Jeszcze jakiś kolega gdzieś jest. Na pewno.
Aż z granatu wyskoczył. Dziękuję, wezmę. Przyda mi się. Dobra, ktoś tam klękał. Wydaje mi się, że go można coś... Można coś z nim zrobić. Co ty chcesz z nim zrobić? Z biednym człowiekiem. Wody bym się napiła. Klęknął. Macie wodę? Tylko nie święt... Aha, to nie tak. Nie no, żarty żartami ten. To nie Priest Simulator, nie patrzę, jak wodę święconą wypiję, to mi nic nie będzie. Czego ja w tej chowirze szukam? Paliwa. Jedzenia. Bogactw i fan. A ty tak po prostu siedzisz? Z jakiś hostyż, jakiś zakładnikiem on był, czy co? Kuźba, że on tak siedzi grzecznie i pisze, a kule latają obok na dole. No spoko. Może być. Dobra, ale ja się jeszcze uleczę. Na biurku ma apteczkę, więc sobie zabiorę. Okej, okej. Współrzędne. Podaj te współrzędne, bo cię ratatuje. Uaktualniono cel. No to nie no, raczej zabijać go, nie muszę go zabijać. Czujesz mi interes. Życie. Dobra, zaraz zerknę, jak tam mam mapa wesoła. Co tam? Mogę ich zaatakować. Aha, w szopie. Dobra. Pewnie na górze. Aha. A ty kuźma, skąd żeś się wziął, dziadu kapuściany? Gdzie mi z tyłka wyszłeś? Nie mam nikogo. W tamtym miejscu. Wydaje mi się, że na dachu tu będzie. Ale ja mogę być w błędzie. Jak tam nie skoczę? No jest na dachu. Jak ja tam kurde wskoczę? Tak. Dobra, zostawiam to. I spadam. I zabieram mojego zipa. Szkoda, że nie można ten zostawić. O Boże, malaria tak trochę. Znaczy... I zmęczenie. Kurde. Na co ja zaś tam... No, tylko ja. No. I to moje autko. Zawsze lubiłam jeździć. Dobra, czy ja faktycznie mam jechać tam teraz do tego celu tam... czekajcie, R. Nie, to jest w innym miejscu będzie. No dobra. No, widzicie, już się odnowiło. Już, już, przed chwilą, żem tu była. Wrócili. Myślałam, że ktoś za mną już jedzie. A weźcie mnie, zostawcie moje biedne auto nowe. Oż ty kurwa. Dziadu kapuściany, kurde mać. Spoko, naprawię sobie to auto. Jeszcze ktoś, no chyba kogoś. Żegnam. No kur. No i to jest wkurzające było. O kurde mać.
siady kapuściane. No i tak to wygląda właśnie. Przed chwilą, żebym wyczyściła całą osadę. Punkt kontrolny. Ich śmieszny. I co? 10 minut później lub mniej oni wrócili. To było złe. Złe. Widzicie? O Jezu, ile amunicji ja mam, biednie. Aha, demonstruję wam ten. O ile ktoś dropnął jakąś broń. Nie, nie chcę pojazdu. Chciałam broń. Czy ktoś dropnął mi broń? Pomarzyć, dobra rzecz. Pistolet muszę sobie wziąć. On ma, ale to nie wiem, czy ten... No chyba kuźwa kpicie ze mnie. Aha, tu jest, ale to pistolet... I tak to wygląda rozgrywka w Far Cry'u drugim. Że oni się kuźwa respią i człowiek białej gorączki dostaje. W ogóle ten. Czekaj, czy jak wrócę tam do mojej tej broni, w ogóle pamiętam, która to była moja? Ta dobra. Ona gdzieś leżała sobie tu. Chyba, powiedzmy, nie wiem. Zgaduję, która to jest moja broń. No i oni się odnawiają, nie? Gdzie, kurde, człowieku? Biedny człowieku, męcz się z nimi. Bo tak. Okej, okay, raz ja tak będę stawać, żeby się obronić. Znaczy te początki będą na pewno takie wkurzające, no bo ja nie mam jakiejś tam zajebistej broni. A później jak już będę mieć jakieś takie karabinki fajne, no to spoko, to wysiądę, posprzątam i jadę dalej. Aha, i tak mnie czeka walka. No więc, no niestety, o Jezu, no tak, jak się jeździ. Już do mnie shotgun. Dzień dobry! Dobrze, że nie z wyrzutni rakiet mnie pojechał. Po co ty odpalasz auto? Gdzie ty chcesz jechać? Na zakupy jedziecie, kuźwa, zaś jakieś ten... Promocje w Tesco Biedronce. Że debilu, gdzie? No i właśnie tak to wygląda. Oni są przerąbani. Jakie game over? Dopiero, żebym zaczęła swoją przygodę śmieszną w Far Cry'u drugim. No, wyjdź dziadek opuściany. Ja i moja kurde celność. Tomy zaś chce zjechać shotgunem. Weźcie się od... Halo, prosicie się, żebym ja wam zaraz wyrzutnię rakiet wypuściła wam. Straszne to jest. Bliżej się nie dało podejść, no kurde, patrzcie na gościa. Wow. Wow, wow. No i zeszłam. Ile was tu kuźwa jest, o co chodzi? No tak, mogą właśnie przyjść nam z odsieczą. Kobieta przyszła do mnie. I ona nas odciągnie tak trochę na bezpieczną stronę, tak trochę. Więc nie będę jakoś bardzo daleko chyba, z tego co pamiętam. Właśnie to robiłam, ale mi ktoś przeszkodził. I też są dobrymi pomocnikami, jak widzicie. To moja sprawka? Gdzie ja w ogóle jestem?
Tak, skrót. To moja sprawka. O, Jesus, zapaliłam was. O, raczej tak. O, mój samochód stoi. O Jezu. No właśnie, jest złej jakości, często się zacina. Po jej wyglądzie brudna, porysowana, zrdzewiała broń będzie się częściej zacinać. Dobra, wiem, ale chcę też pokazać. Nowa sprzęt jest najbardziej niezawodny. No tak, wiem, z broń, której właśnie strzela, zacina się, aby ją odblokować. Zaraz nad mogą dojechać. To są uroki. To akurat było spoko, ja tam nie ten... Nie mam nic przeciwko temu. Że się gdzieś tam broń zatnie, no bo to, wiecie... Jak się nie dba, to się właśnie tak to kończy. Potem sobie ją wymienię tamten. Więc w każdym momencie się może mi broń zaciąć. I tyle, i... Obleci mnie 200 gości. I akurat w krytycznym momencie zatnie mi się broń, no to... Niezbyt to fajne by było. Czekaj, czy to nie jest zbyt fajne teraz, że właśnie naprawiam to auto? Kto mnie zaraz dojedzie? Aha, już ktoś. Już chętny. Już się znalazł chętny. Już się chętny znalazł na dojechanie mnie. Urlaj się. Ale wy macie telewizję zajebistą. O tak, zanim ty zaczęłaś za tym robić, mogłaś sobie sprawdzić mapą ten... tą miejscówkę z góry. Czyli 5 i R. Ale dużo widzę po prostu. O nie, malaria. Czy malaria mnie gryzie? Dobra, lecimy, zobaczymy. Ktoś jeszcze czai? Chyba nikt. Ale byś była w błędzie. W dużym błędzie. O. Przydadzą się oczywiście diamenty. Żeby sobie jak najlepsze te bronie kupować. Dobra, tu mamy jakiś ten... Nicję, paliwko ewentualnie, albo to nie jest paliwko, nie wiem, nie znam się. Nie? Wszystko mam? Dobra, zerknę na mapę i popatrzę, w którym to... Aha, w tamtą stronę. Dobrze, że się cała ta nie zwaliła. Chatka. Chatka po chatka, czy wy jesteście u góry, czy wy jesteście na dole? Nie, wy w ogóle jesteście gdzieś... Gdzieś tutaj. No i tak to wygląda, no kurde, no. Ja potrzebuję mapy czasem, żeby patrzeć. A tu pod dołem może. Na pewno, co ja stąd potrzebuję? W ogóle o co chodzi? Co ja tam ten? I zniszcz wyposażenie oddziałów specjalnych. O? Wzbogacenie historii współpracy. O, Jezus, płonę! Pojazd dodany w schronieniach. O. O. Dzień dobry, zrobiłam. Mogę iść. Poprawę reputację. A co, źle coś zrobiłam? O co mu chodzi? Czemu ja chcę M? M jak mapa naciskać. Jak mam na piątce mapę. Co mam się od niego udać po prostu? Czeka na twoją pomoc w walce z AAPR. No okej, no to podjadę jeszcze szybko może... O kurde, zanim ja z mapę schowię, to mi 10 lat.
Zgubiłam się w ogóle, zacznijmy od tego. Chyba mam ten. Gdzie jest mój pojazd? Gdzie jest mój jeep zajebisty? Zgubiłam się. Centralnie, tak po trochu. No tu już otworzyłam. Nie no, ja powinnam iść do góry. Tu gdzieś pojazd. O, jest mój jeep. Jest jeep, jest przygoda, jedziemy dalej. Czy ja tędy przejadę? A raczej powinnaś dać radę, bo potrzebujemy jechać w drugą stronę. Jeszcze mu pomogę dzisiaj. Chyba walczy. Wiem, że była taka sytuacja, że on gdzieś tam walczył z tymi złymi ludźmi. Dobra, gdzieś tutaj jest. Jestem, potrzebujesz mnie? Do czegoś? Nie wiem do czego. A tak, widzę, że... O kurde, broń mi się zacięła. Właśnie o tym mówiłam, że w takich sytuacjach... Ale mi auta nie psujcie! Na raty jeszcze go mam. Muszę spłacać do końca życia. Powiedziałam, że mam auto na raty, no. Już w ogóle wygląda jak... Pożal się Boże. Aha, tu jest. Zakończona sukcesem. Ilu? Czterech gości potrzebowałeś A, jeszcze ktoś tu jest. No, ty to potrzebujesz pomocy, dziadku. Ledwo żyjesz. O, Akama. Tylko to jest popsute AK tak trochę. Leczę cię, bo jest apteczka. 4 na 57. Gdzie on poszedł w ogóle? Józef. Zobaczymy się. I to tyle? Szybko. Udaj się do wolnej, aby otrzymać. O, okej. Okay. Dobra. Zrobiliśmy. Pomogliśmy. Pójdziemy po kolejne zadania. Czyli mamy, widzicie, raz, dwa, trzy, cztery. Na środku mamy, tam po bokach mamy i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze gdzieś tu jest ten. Tam. Tu, o. Albo tu w środku, albo na górze, albo po drugiej stronie jeszcze. Oni często lubią, widzicie, ten... Gdzieś na daszki dawać te walizki. Tu bardziej mi śmierdzi, że to jest... O, właśnie tu. Ale bogactwo, 120 już mam. Dobra, wszystko. Skończymy sobie tu odcinek w następnym odcinku. Pójdziemy robić jakieś kolejne zadania, no bo o to w tym chodzi. I zobaczymy, czy ten nasz kolega będzie mniej więcej nam... Raczej tak, będzie nam pomagał i będzie nam mówił, że może lepsze jest takie rozwiązanie, niż po prostu polecieć na pałę i wszystko wybić, chociaż nie wpaść w zasadzkę. Wydaje mi się, że to pierwsza misja tu, że gdzieś tam na tej pustyni to bym dostała niezłe wciery, a tak to no, pomógł nam trochę. Jak widzicie, ta broń jest zużyta bardzo i będzie się zacinać. Czy mogła się... Chyba mogła się rozpaść nam broń. Nie pamiętam tak w 100%. Sprawdzę, co nam się potem odblokowało też ewentualnie u handlarza. Czy mogę jakiegoś AK sobie kupić, czy coś, żeby już mieć, żeby używać. Zobaczymy. No nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi, gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, bo bardzo miło i bardzo mi to pomogło. A my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry z drugiej części Far Cry'a. Dzięki, cześć!